Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już oczywiście materiale z gry Pokémon Fire Red Omega. Oj, ostatnio było dużo walk, oj było dużo, ale dzisiaj może być jeszcze więcej, więc kurde, przygotujcie się, bo ja jestem, nie jestem jeszcze do końca gotowy, ale zobaczycie. W każdym razie możecie zostawić prawidłową łapkę w górę, jak się materiał spodoba, skomentować go, no wiecie, przypominam już na początku, bo mało, niektórzy nie zostają do końca, a zwykle mówię w ostatnich minutach jeszcze o tym, w sumie to w ostatniej minucie. Ale dobra, słuchajcie, mam inaczej trochę Pokémony. Otóż Suma wchodzi z powrotem do składu. Wytrenowałem mojego Gastliego. Powiem wam, że trenowanie Gastliego Fire Red Omega jest bardzo dobre. Dlaczego? Ponieważ po tym jak ewoluuje w Huntera, to tutaj jest ustawione, że już na 38 poziomie Hunter ewoluuje w Gengara. Ewoluując, uczy się od razu Ice Puncha i Fire Puncha, które są tutaj specjalne i dla Gengara są perfekto. Bo tak wyglądają jego statystyki, naprawdę świetny specjalny atak, świetny speed. Jak tam w ogóle, ale ten mój Electabuzz jest zajebiście szybki. No, nie wiedziałem, że... Co ten Electabuzz jest taki szybki? Cholera, niezły jest. No muszę przyznać, że to jest najszybszy chyba Electabuzz, jakiego w życiu spotkałem. No ale on uczy się tego. Dodatkowo sobie znowu, wiecie, tam hajs, pozamienianie tego wszystkiego na końcy. I mam Shadow Balla, Thunderbolta, Fire Puncha i Ice Puncha ogólnie. Moveset do pozazdroszczenia. Może prócz Shadow Balla, bo jak teraz wziąłem pod uwagę, to Shadow Ball do trzeciej geny, jak się nie mylę, jest ciosem fizycznym, więc pod Gengara nie jest zajebisty. Jeżeli się nie mylę, chyba się nie mylę. Szkoda, że nie mam jakiegoś Psychika, żeby go nauczyć. No może i Stab, ale wiecie, no niezbyt, taka prawda. I ogólnie chciałbym dzisiaj iść najpierw do sali, potem sobie pozwiedzamy miasto i te sprawy, ponieważ chciałbym dojść do lidera i zobaczyć, żeby nie przekroczyć poziomu, bo poziom mogę mieć 45 na Kogę, więc lepiej trzeba troszeczkę uważać. No tutaj potrzebne, no wiecie, sala trująca, ale z tego co wiem, oni nie mają tylko Pokémonów trujących. Czy rozumiem to? Wszystko odnośnie strategii. Tak, zobaczymy. Zobaczymy, kolego, jaką ty masz strategię. Masz jednego Pokemona, więc twoja strategia jest raczej słaba. Hipno na początek, a ja mam Gengara z Shadow Ballem. Zobaczymy. Tak z ciekawości, ten Shadow Ball boję się, że... Jak mówię, on tutaj chyba do tej generacji jest ciosem fizycznym i on by padł, gdyby to nie był cios fizyczny, rozumiecie? Gdyby to był specjalny, to Hipno nie miałby raczej szans. Czyli tutaj jest fizyczny. Na moje nieszczęście... No nauczyłem go mojego Gengara, ale może się trafi coś lepszego, no albo zostawimy mu, jako że jest to stab i mimo wszystko coś tam zabierze. Rozumiecie. Więc fajnie, fajnie, że się udało. Jesteś magikiem, tak? Ale zamierzasz, ale śni o tym, żeby zostać ninja, dlatego dołączył do tego gymu. No zajebiście. Drowsy. No takie Pokémony to mogą być, no jak Hipno przeżył, to Drowsy już nie powinien przeżyć. Kadabra też słabo, no Zmora jest szybka. Więc te niektóre walki też powinny być szybkie, no i Hipno, no i niestety on przeżyje, co jest pewnością. Ale on używa Meditate'a i tak jest wolniejszy, więc no sorry, ale ta taktyka jest słaba. Gengar dostaje level upa. Mizdravius. Nie boję się. Mizdravius to też duch i Mizdravius nie jest najsilniejszym Pokemonem. Gdyby ewoluował w Mizmagiusa, to okej, okay, ale tak to tak średnio. Chcesz zostać tak, Master Koga, chcesz być jak twój mistrz, chcesz zostać ninja, wszyscy tu chcą zostać ninja, Arbok. Dobra, jak Arbok, to ja bym powiedział, że zmiana. Najlepiej to na Raptorkę, która się nie będzie imać tego typu ciosu. W ogóle moja Suma nauczyła się Earthquake'a, co daje jej mega dużo pozytywnej, fajnej energii, bo z tym ruchem to, wiecie, przeciwnicy będą leżeć. No Zanguzu, przeżyje Zanguzu? No, przeżył, z minimalną ilością życia, ale przeżył, okej. Okay. Można i tak. Dobra, idziemy dalej. Poczekajcie, bo tutaj muszę, tu widać tak mniej więcej, gdzie są te ścianki. Tu dam radę przejść tutaj i zawalczyć sobie z tobą. Ale mogłem też od drugiej strony. Wiesz co, no nie jesteście najsilniejsi. Ja tutaj chcę sobie podtrenować tą... Trochę zabolało. Dobra, może zmienimy sobie na Sumę. Niech sobie Suma podtrenuje. Stop right there. Zatrzymaj się tutaj. Muddy Water poproszę. Bardzo ładnie, dziękuję. Muddy Water działa perfekto. Arbok. Mamy obniżony atak. Niestety jeszcze nas sparaliżował. Cholerny dziad. Ale zobaczymy, ile Earthquake pomimo tego obniżenia ataku zabierze. I tak zabrał naprawdę sporo, więc Earthquake kolejny miażdży, niszczy. Dziękuję bardzo. Czy tu jeszcze... Czekajcie, na pierwszym miejscu mam Sumę. Może zmienimy z powrotem sobie na Raptorkę. Bo tu jest chyba jeszcze, no właśnie, jedna walka dosłownie nas czeka.
Fuck, żeby, bo tu już będzie walka z Kogą, ale tego nie chcę na razie. Nie, walczyć z Kogą to my nie będziemy. Mówiłem o tym, że wezmę Snorlaxa, ostatecznie jednak nie wziąłem Snorlaxa. Uważam, że mój skład i tak jest dość dobry na Kogę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak, z tobą można było tu od razu walczyć. No to nie jest najlepszy Pokémon, ale damy Muna w takim razie. Bajtuj, bardzo dobrze. No brawo Mun, no ty też się tutaj nadajesz do walki, ty też sobie dasz radę. Więc jest git. Witaj w Pokémon Center, witam bardzo serdecznie. W ogóle śmiesznie świeci na mnie słońce. Mam nadzieję, że nie będziecie się śmiać, że jestem w połowie jasny, a w połowie ciemny. Jak nie wiem co, jak kawa z mlekiem. Bill ma swoje własne Pokémony, tak. Wiem, zdaję sobie, byłem tam stary. Safari Zone Warden, ten koleś jest stary, ale tak, bardzo aktywny. Jemu będzie trzeba znaleźć te ząbki jego. Spotkałeś Billa, to jest mój... O, wnuk! A, to dlatego wy tak go znacie, okej. Okay. Fajna sprawa. Fajnie, że znasz go. Dobra. Teraz ja już podleczyłem Pokémony, paką cholerę, ja tu idę z powrotem. Nie wiem. Możliwe też, że sobie zrobimy dzisiaj przerwę w materiale, żeby podtrenować wszystkie poki do odpowiedniego poziomu. Nic nie rozumiem, co mówisz. Dlatego trzeba znaleźć mu zęby i on nam wtedy nauczy nas strengtha, ale bez ząbków nie da rady. Dostaliśmy Laprasa, o ja pieprzę. Ale jazda, dostaliśmy w tym mieście Laprasa, to jest super sprawa. Nazwę cię Ness, od Loch Ness, ten Pokémon zawsze mi się kojarzy z Loch Ness, więc będziesz Ness. Takie ładne imię. Ale super. Tak, mogę wędrować sobie po morzu i łapać dalej. Znaczy w tym mieście mogę jeszcze, wiadomo, złapać Pokémona i jest taka możliwość, więc przekonajmy się. Aha, ja nie mam. Zapomniałem, że nie mam surfa jeszcze. Mogę na wędkę łowić. Tak to jest, jak się. Nie wiem czemu pomyślałem, że mam. Raj Pokémonowy, tak? No i co? Tutaj coś ciekawego, to nigdy nic ciekawego nie było. Nazywamy go Slowpoke. O ty gnojku, tak obrażać ludzi. Warden Slowpoke. Ty gnojku, to jest chamstwo. Chamstwo tak nazywać. Tak, ma problem z mową. No ma, jak nie ma zębów, to jak ma mówić? Goście, ogarnijcie się. Ale to jest chamskie trochę, nazywać go Warden Slowpoke. Naprawdę, ja bym się obraził, gdyby mi taką ksywę ktoś nadał. Erik, gdzie jest Sara? Powinna mnie tutaj... Czemu w ogóle? Kim ty jesteś? Tutaj jak chodzimy, możemy sobie, wiecie, jak Pokémony, których jeszcze nie widzieliśmy, już dodać sobie do Pokédexa. Nawet nie wiem, czy wszystkie je widziałem, ale tam jeszcze jest na pewno jakieś były. Tak, Kangaskhan. Kangaskhan to chyba... A nie, spotkałem, miał go przecież... o, ciebie nie spotkałem bodajże. O, Manite oczywiście. Kangaskhana miał ten Giovanni. A tu mamy oczywiście strefę safari, po której możemy w sumie pochodzić troszeczkę i, znaczy no pochodzić, tu i tak musimy wejść. Pada deszcz? Tu nigdy nie padał deszcz. Coś pozmieniali. O kurde, co oni tu pozmieniali. No nieźle. TM11, co to jest za... Na szybko zobaczyłem, co to jest za TM11. 11 to coś dobrego? Czy takie średnie? Sunny, takie średnie mocno. O Boże, gdzie ja chodzę? Czekajcie. Jak coś to wejdziemy sobie tutaj jeszcze raz, spokojnie. Full Restore, przynajmniej pozbieramy. Ale tu pozmieniali. No w sumie to jest fajne, że Olive Stone, że dodali tutaj jakieś... mamy już niedużo kroków, ale tu poddawali tych przedmiotów i chyba tyle nie było. Rayorn, okej. Okay. Jest ten Pokémon do zdobycia w tamtej piaskowej części bardziej. Chyba źle poszedłem. Jest Venomoth, ale przynajmniej sobie pozbieram przedmioty, więc coś za coś. Fiprocform. Quicklom, proszę. Execute, no nie byłby złym pomysłem. Ja muszę na razie pomyśleć, kto by mi się tu bardziej przydał na salę kolejną już, bo będzie to sala psychiczna. Więc rozumiecie, potrzebne mi jakieś takie mocne wsparcie. Max Revive, spoko. I to się potem przechodziło. Dobra, na razie tutaj idziemy, Max Potion, ale tutaj chyba nie przejdziemy nigdzie dalej. Idąc tutaj też nie, muszę chyba tu na górę iść. Tyle razy człowiek odwiedza te wszystkie safari, a zawsze zapomni, jak to do końca wygląda. Ale tu raczej samego wyglądu safari to nie pozmieniali. Whipping Bella to my już mamy. TM47, no i znowu, po co tak szybko ludzi naciskasz? Potem nie wiesz, co to jest za TM. 47 Steel Wing, który może być już ciekawszym przedmiotem. Oj, jego chcę. Nie obchodzi mnie. Znaczy, no na psychiczną salę, jakbym miał Scizora, to w ogóle. Wow, super. Ale ja go chcę. No i cholera. Ale już wiem, na kogo mogę polować. Jak będzie trzeba, to będę polować na Scytera. W tej części. Chciałbym go.
Serio chciałbym Scythera. To Pinsir spoko jest, ale wolę Scythera, który może się przydać rzeczywiście na kolejną salę, jakby był z Scizorem, o ile będę mógł go ewoluować, bo to jest inna sprawa. No serio skończył mi się czas, jak już byłem tam w odpowiednim miejscu. Ej, no Gnojku, to jest już mała przesada. Przerywać mi w takim momencie, no ale dobra. Wiecie, przynajmniej posprawdzamy sobie te wszystkie Pokemony. Zaraz, to mamy iść tutaj, chyba dobrze idę. Teraz tu. Do góry. Bo tutaj, tutaj od razu. Nie mogę za dużo się nachodzić, bo widzicie, to jest ograniczona liczba kroków. Oni tu wszyscy strasznie po prostu, wielkie dziady z nich, za wszystko chcą, żebym mi płacił, za każdy krok mam im płacić, no, no to jest chamstwo trochę. No ale, no co zrobicie? Zdzierstwo w tym całym Safari Zone, no, no zdarza się. Tutaj spotkaliśmy Scythera. Dobra, to tutaj będę go szukał. Będę go szukał, aż go potem znajdę. Chyba, że się trafi przy okazji. Na razie jakiś execute. Ja chcę Scythera. Ja już sobie postanowiłem, że ja chcę mieć Scizora i być szczęśliwy. O, złote zęby już je znaleźliśmy. Tauros, proszę. Ale to byłoby dziwne, gdyby w Safari nie było Taurosa. Znowu oczywiście linię sprawił 32. Double team, co średnio mnie interesuje. No a tutaj już dostaniemy Surfa, jeżeli się nie mylę. Tak, HM03, czyli Surf, który pozwoli nam pływać. No wiadomo, jest to najlepsza nagroda za całe zdobycie. Powinieneś sprawdzić wody na zachód od Cerulean City. Wiem, tam jest Mewtwo, chyba że to zostało coś zmienione. Więc spoko. Dajcie Kangaskhan, też spoko. Shackle średnio. Nie chcę Shackla. Tutaj mamy szukać tego cholernego Scythera. Ja coś czuję, że to był fart, że go spotkaliśmy, więc Chansey nawet. Weeping Bell to nie. O, mamy Scythera, czekajcie, to go zbejtuj. No fuck, ten dziad ucieka od razu z walki? Za każdym razem, co tam nie zrobimy? No, nie walnąłem go kamieniem, dałem mu zachętę do walki. Do walki, no nie do walki, tylko do tego, żeby mnie złapać. Wchodzimy tam z powrotem. Ja potrzebować Scythera. Ja chcieć Scythera, to najważniejsze. Może są tu jeszcze jakieś inne fajne Pokemony, ale ja się napaliłem na Scythera. Wiecie, jak to jest. Człowiek się na coś napali i ma potem tylko na to ochotę. O, na przykład moglibyśmy mieć Flygona, co też byłoby dobre. Wiadoma sprawa. No dajcie mi tego cholernego Scythera. Dobra, jest. No, dobra, obserwuje mnie. Ten Scyther chyba chce się złapać. Raz. No, fuck you. Dobra, dalej mnie obserwuje, ale spokojnie. Nie ucieka. Ja tu czuję, że któryś ból w końcu go złapie. Raz. Fuck you. No i poobserwował mnie i uciekł. Dobra, kolejny. Nie są takie rzadkie te Scythery chyba, ale strasznie ciężko je złapać. One od razu chcą uciekać. Żebym przez przypadek nie złapał innego Pokemona, jak tak lecę na przyspieszeniu, bo to byłoby trochę słabe. Dobra, run. Pinsira nie chcę. No moje Scythera mi dać. Raz. Dwa. Kurde, już myślałem, że to jest ten, który... Dobra. Jeszcze raz. No, fuck you. Dobra, walnę cię kamieniem. Pieprzyć cię. Scyther jest zły, ale nie ucieka. Teraz powinno być troszeczkę łatwiej go złapać. Raz, dwa, trzy. Jest! Mamy Scythera, jest dobrze, ludzie. Nie mam pojęcia, jak on tutaj ewoluuje. Prawdopodobnie potrzeba jakiegoś przedmiotu, żeby ewoluował. Może przez poziom, trzeba będzie to sprawdzić. Wiecie, wiadoma sprawa. To jesteś ty. Nazwę cię Ostrze. Bo tak, bo ładnie brzmi. Ostrze. Tak będziesz miała piękne imię. Ostrze. Jest dobry. W takim razie możemy już stąd uciekać. Nie martować tutaj czasu naszego cennego jakże bardzo. Więc wynosimy się stąd. Kolejny raz. W ogóle i w szczególe. Idziemy, mamy Surfa, to znaczy, że tego Surfa możemy już kogoś nauczyć. Oczywiście kogoś, to wiadoma sprawa kogo. Znaczy Raptorka też może, ale to tak średnio wolę, żeby Suma się nauczyła. Mój Pokémon ma Muddywater, który ma dokładnie tak sam moc, tylko że ma 15% mniejszą celność. No co prawda może zmniejszyć celność przeciwnika, ale to wiecie, to nie zawsze się zdarza, więc ja wolę zdecydowanie Surfa, który daje mi pewność. Pewność tego, że wszystko się uda. No i teraz możemy iść do ciebie, dać ci te twoje złote ząbki. Dajemy mu Gold Teeth Wardenowi. Dziękuję, synu. Ratujesz mi życie. No a jak, a jakże. Proszę, że dostaniesz tak, to jako podziękowanie. Dostaliśmy HM04, którym oczywiście jest Strength. Mamy już kolejny, muszę kogoś go nauczyć. Z tu obecnych Pokemonów, to ja nie wiem, kogo ja chcę nauczyć tego ruchu. Wszyscy mają już fajne ruchy. Suma ma tą amnezję.
W sumie to ta amnezja, można nawet by spróbować dzisiaj na salę. Takie wiecie, próbować, nie próbować, zobaczymy. Na razie to nie idziemy jeszcze na salę, bo idziemy sobie tutaj powalczyć. Kto jest na pierwszym miejscu? Raptorka jest na pierwszym miejscu. To powalcz sobie na przykład z Ludicolo. Nie no, Ludicolo to akurat chyba nie był najlepszy wybór. Po prostu mogę na Ludicolo dać... zaraz, kto za tym walczył? Nie mam żadnego... Mam trującego zębacza. Znaczy no ma trujący ruch, więc jest git. Bardzo dobrze. Kecleon. Sleep jest dobry. Użyjemy Razor Leafa, żeby tylko użyć zaraz tego, żeby było super efektywne. No a teraz to po prostu cut i niszczymy. No niestety dziewczynko. Tak, będę trenować ze słabszymi. A trenuj sobie. Ty masz... no to idealne. Altaria Smok latający 4 razy super effective od lodu. No nie powinna przeżyć. No, przeżyła, bo ma dobrą obronę. I tylko dlatego. 1743 poziom. Uczymy się super powera. No super power jest lepszy od Brick Breaka. Zdecydowanie lepszy. Tylko że obniża naszą statystykę obrony i ataku. No jak coś, to Brick Breaka mogę kupić za... prawie za darmo, bo mało kosztuje, więc się nauczymy. Jak coś, to sobie nauczy się z powrotem, ale super power myślę, że będzie ciekawszy. Jak coś, to użyję i będę zmieniał Pokemona. Jestem dobry, stary. Jestem, naprawdę jestem dobry. Daj sobie spokój. Wszyscy na Ice Beama padają, te ptaki. No te ptaki nie stanowią żadnego problemu. Tak, użyj Pokemonów, którego dostałeś z wymiany, na przykład jego. No dobra, to sobie zmienimy w takim razie. Dajmy zębacza z Razor Leafem. Bardzo dobry ruch. Mamy Gluma. No to po prostu uśpimy i skatujemy go. Fajnie to brzmi. Uśpimy i skatujemy. Bellosom to też nie powinien być problem. No jakoś sobie dajemy radę. Jest git. Ty co masz? Masz Roselię. No to Ice Beam. Giga Drain coś tam zawsze zabierze, ale Ivysaur, no to samo, trujący, ale no nic nie zrobi. 44 poziom Raptorka, jest dobrze. Walczymy w takim razie dalej. Jestem taki słodki. Dziękuję. Dobra, zmiana Pokemona. Moon, wchodzisz. Bajtuj. Czemu ty się nie nauczysz jakiegoś Cruncha? Przydałby ci się strasznie. Weź go załatw. Weź go załatw. Pięknie, bardzo ładnie. Hajsu też trochę dostajemy, co też się ceni. Tak, nie dam ci hajsu mojego, sorry. Użyjemy Diga, żeby zaraz użyć Ice Beama. Już nawet nie ma sensu używać Ice Beama, bo on i tak pada. Teraz opłaca się użyć Ice Beama. Nie no, te wasze Pokemony to dla mnie to teraz... Hej młody, come on. Tak, chcesz ze mną przegrać. Ja w to wierzę, że ty chcesz przegrać. Super power, w końcu moment, żeby wykorzystać ten fajny ruch. 45 poziom. Czas więc na zmianę. W takim razie suma wejdź sobie, bo ty masz chyba najniższy z wszystkich na razie poziomów. Tak, spróbujcie mnie pokonać. Earthquake ball nie w wszystkich, serw tylko w niego, więc lepszy. Użyj Psychika. I tak wszyscy może padną od serfa, coś czuję, no musiało się tak stać. Uczysz się Reflecta, wiesz co, nie dziękuję. Mam zbyt fajne ruchy, żeby się użyć Reflecta. GG. Kolego. Chcę z tobą walczyć. Z wszystkimi mam chcę walczyć, więc to inna sprawa. Earthquake nie magię. Mam dwa ciosy ziemne, mam amnezję, przydałoby się jakieś takie lepsze urozmaicenie ruchów. Błyska. Poproszę Thunderbolta. Dziękuję bardzo. Opłacił się. No cóż, no jeszcze kilka tych walk jest, wiecie, no zawsze sobie przy okazji powalczę, bo muszę powalczyć. Farfetch został tu zwiększona jego moc, ale i tak nie daje sobie rady. Chociaż Farfetch nie jest słaby, to naprawdę jest dobrym Pokemonem. Czy ja już tu walczyłem z wami? Tak, wami walczyłem, czyli powinienem się teraz udać tutaj i stoczyć jeszcze kilka walk z wami. Tak, lubisz tą przestrzeń, lubisz to wszystko, lubisz to. Wiecie, takie, lubisz to. Fajnie to brzmi. Dobra, niektórzy pewnie zapali, o co mi chodzi i wtedy powiecie, oj ty. Earthquake. No Dance Burst też zwiększona jego moc, no ale mógł. No liczę, że lider będzie miał same jakieś takie, znaczy no na pewno nie wystarczą ciosy ziemne, taka prawda. Ciosy ziemne na pewno nie wystarczą, żeby rozwalić lidera. To byłby zbyt łatwe. Chyba zawsze dziewczynka chyba, która chciała wymieniać się. Albo to nie w tej wersji. Nie, to chyba w Goldach była. Tak mi się wydaje, a Serfilo zabierze w sumie podobnie. No, jeszcze mnie jak nie walną. No i Earthquake robi swoje. No cóż tu mogę powiedzieć. Słuchajcie. Zapomniałem, że nie mam Pokemona latającego, super.
Ale jeszcze możemy tutaj iść. Tu też nie było jakiejś walki? Może nie. Nie wiem, czy z tobą się walczyło. Tak, jednak się walczyło. No ale idealny Pokémon dla ziemnego Poka i znowu... A, no tak. Walniesz. Dziękuję, Suma. No, sprawdzasz się. Możesz być naprawdę dobra. Wiecie co, nie chcę mieć omdlenia. I tak będę miał dzisiaj jakieś, bo wiadoma sprawa. Czemu? W ogóle mamy Full Restore'a, on może się strasznie przydać na salę. Full Restore od razu, wiecie, eliminuje te wszystkie efekty i przywraca pełne zdrowie, więc jest świetny. Podwójna walka oczywiście. W takim razie Surf i Psychic na Hitmonchana, bo on większa szansa, że przeżyje. No, w sumie to wszyscy przeżyli, ale widzicie, jak to wygląda. Easy walka. Czy tu jeszcze będzie jedna walka? Prawdopodobnie tak. Trading Pokémon. Masz Pokémona, który mi średnio mnie martwi. Dziękuję bardzo. Suma 44 poziom. Powiem tak. Tak, tradujesz Pokémony, niewiele ci to daje. TM18, znowu nie sprawdziłem. Cały ja dzisiaj. Rain Dance. No takie średnie te przedmioty dla mnie. Wolałbym coś lepszego. Więc idziemy leczyć. I słuchajcie, trzeba Pokémony muszą mieć 45 poziom najlepiej, żebym wygrał tę walkę. Mam nadzieję, że się uda. Więc chwila przerwy, małe cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, ja już jestem z powrotem, więc kurde, czas iść, czas walczyć. Wszystkie Pokémony 45 poziom. Zębacz w końcu nauczył się Blade'a, co tutaj jest średnio, myślę, potrzebne, ale on jest bardziej pod... Znaczy tutaj to i tak są, wiecie, wszystkie specjalne ruchy, więc no cóż, no ale Leaf Blade jest dobry, to się liczy, że wykorzystamy ten ruch na pewno dobrze. Zastanawiam się, czy ja nie mam na przykład dać komuś Quick Claw. Nie mam jakichś fajnych innych przedmiotów raczej. Tak myślę. Ale chyba nie, komuś po prostu damy... Tak, ktoś dostanie Quick Claw, może się uda i go zastosować. Suma, bo jest wolniejsza, więc może dla niej się to przyda bardziej. I na pierwsze miejsce wystawiam sobie Błyskę. Mam nadzieję, że lider ma jakieś, wiecie, Pokémony no trujące. No kurde, idę na salę trującą. Wiem, że tutaj bardzo dużo osób miało Pokémony typu psychicznego i w ogóle był nawet Zanguzu, który jest normalny, ogólnie dziwna sprawa, więc... No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja wiem, że będę próbować wygrać to, więc... Przygotujcie się, bo właśnie idziemy walczyć z Kogą. Witaj. Ho, ho, ho. Dzieciak taki jak ty chce ze mną walczyć? Tak, chcę z tobą walczyć. Pokażę ci teraz prawdziwą moc ninja. No dawaj. Ciekaw jestem. Poison type. Tylko miej ten poison type, bo jak nie masz poison type, to zobaczysz. To zobaczysz dopiero. Pierwszy Pokémon. Weezing. Pokémon z bardzo dobrą obroną, ale ja mam Psychika. Tylko Psychik czy wystarczy? Jeden raczej nie. Gdyby to użył jakiś, nie wiem, Alakazam, to może by się udało, ale... No, tylko nie eksploduj. Toxic, o ty gnojku. A no tak, moja błyska miała to! Ona to jeszcze ma ten przedmiot, wiecie, od czasu ostatniej walki w sali. Czekajcie, nie, ja dałem kiedyś temu Pokémonowi ten ruch. Ten znaczy ruch, Boże, tą jagódkę. I nawet nie pamiętam, że teraz ten Pokémon ma przed zatruciem. Po prostu fajnie, że wyszło. Tak na farcie całkowitym, mega i fajna sprawa, no ale fajnie, że wyszło. Fortress. Fuck, a ja otuczyłem się Fire Puncha. Nie musiałbym zmieniać. No Zmora wchodzisz, tu jest potrzebny Pokémon, który... Ten Pokémon jest stalowo-robaczy. Toxic. Genialna zmiana z mojej strony. On padnie na Fire Punch, nie ma opcji, żeby przeżył. Ten Pokémon obrywa 4 razy super efektywnie od ciosów ognistych. Może i ma wysoki poziom, ale jego głównym atutem jest obrona, a nie specjalna obrona. Dobrze wyszło. Bardzo dobry początek z walki. Dwa Pokémony padły, ale on ma jeszcze 4. No mam... no nie ma sensu zmieniać, tyle powiem. Thunderbolt. Mam Thunderbolta, nie po to moja Zmora ma tak zajebisty moveset, żeby zmieniać i tracić turę. No wiedziałem, że nie padnie, no Elektabuzz walnąłby mocniej. Oj. Mirror Code. No tego się nie dało przewidzieć, no zdarza się. Błyska, no tu jest potrzebny Pokémon, który rozwali go już. Thunderbolt ma staba, mamy mocny specjalny atak. No wiecie, no to jest potężny ruch, musi załatwić ten Tacruela teraz. No właśnie, Błyska, było wiadomo, że go załatwi. Straciliśmy jednego Poka, Koga stracił 3. Krobat. No Thunderbolt, no. Sludge Bomb. To będzie bolesny Sludge Bomb, to jest pewne.
fuck, jeszcze zatrun, ale walić to zatrucie i tak padniemy już. Muszę poświęcić Pokemona. Muszę. Zobaczymy, ile zabierze mu Thunderbolt. Nie załatwimy go, on ma 50 pieprzony poziom. Ktoś musi się poświęcić, więc przyjacielu, no musisz przyjąć tego Shadow Balla na ryj. No dobra, no ale Crobat jest obity. On na pewno ma coś, co załatwi Zębacza bez problemu. Moon, no Raptorka, ona może przyjąć ten trujący ruch na siebie i walnąć z Ice Beama. Czy Ice Beam go załatwi? No ale no, suma nie załatwi, może załatwić, ale nie musi. Dobra, dajemy Raptorkę. I wiadoma sprawa, mam Rock Slide'a, ale wolę Ice Beama, który ma 100% celności. No Confuse Ray, are you kidding me? Uff. Ciężka sprawa, no oby trafić. Jak nie trafię, to będę miał naprawdę spory problem, jak się odbije sam. Uff, no musi paść Crobat, no mało ma HP, no musi paść. Padł, jeszcze kryt, no szkoda, że wcześniej kryt nie wszedł. Bym się bardziej cieszył, gdybym nie stracił Pokemona. Bardzo dobrze, dwa Pokemony zostały, by to był jakiś Venomoth, średnio mnie interesuje Venomoth. Jak przywalę Ice Beama, czekajcie, bo ja zawsze, ja nie wiem, ja mam problemy z tym Pokemonem. Zawsze mi się mylą jego typy. On lewituje, na pewno lewituje, fuck, jeszcze. Ty też masz tą jagódkę? Ty masz jagódkę na uśpienie. Ja dałem te jagódki przed ostatnią walką, nawet nie pamiętałem o tym, że oni mają je. Ice Beam. Dobrze. Uderza normalnie i tak średnio, no nie. Serio? Dobra. Jeszcze nie użyłem żadnego przedmiotu. Ty masz Psychic, to było zbyt bardzo do przewidzenia, a jednak nie przewidziałem. Dobra, dokonamy zmiany. On użyje na pewno kolejnego Psychica, to jest zbyt pewne. Dokładnie, musiało się tak stać. Poproszę Confuse. To też było do przewidzenia, ale mimo wszystko ktoś musiał przyjąć wszystko na siebie. Mam nadzieję, że przywali sam w siebie, a ja wykorzystam ten motyw, żeby użyć Full Restore'a na moją Raptorkę. Uważam, że to jest dobre. On użył Full Restore'a też, żeby pozbyć się tego... Tak, żeby pozbyć się działania Confuse Ray. Dobra, przywalimy jeszcze raz z Confuse Ray. Użyć przedmiotu leczącego? Ja też sobie użyję. Ja mam jeszcze tutaj specjalnie te hiperpotionki. Spokojnie, spokojnie. Drugi przedmiot leczący poszedł. No walnij się w końcu, walnij się. Fuck, no i nie walnij się. Szkoda. No serio już Out of Confusion? No na całe szczęście nie trafił. Co ty masz? A, Citrus Berry miałeś, super. Jeszcze jeden Confuse Ray. No ryzykujemy troszeczkę. Ale powiem szczerze, że... No fuck, Silverwing podwyższył mu wszystkie statystyki. Jest źle. Jest źle, jest bardzo źle. Quick Attack już, żeby po prostu dostał, bo... Moon już musi paść. Dobra, może bite, może walnij się jeszcze raz, no walnij się jeszcze raz, walnij się jeszcze raz, walnij się jeszcze raz. Masz podwyższony atak, ale obronę też ma podwyższoną, więc też i tak oberwie. No i fuck you. Hiperpotion. Drugi przedmiot leczący, no przywal jeszcze raz w siebie. Jeszcze raz by się przydało, żebyś walnął. Nie, Giga Drain, fuck. Jeszcze się przywróci życie. On ma Giga Draina, czyli w tym momencie jestem... Jakby to powiedzieć wam, w małej dupie, bo sumy nie wystawię. Chciałem wystawić sumę, ale nie wiedziałem, że ma Giga Draina. Dobra. Out of Confusion, no i ma Psychica, no wiadoma sprawa, no ale tu już każdy mój Pokémon jest... narażony na to. Boję się powiedzieć to, ale... chyba to przegrałem. Chyba trzeba zmienić skład, no chciałem, podszedłem dość taktycznie pod to. Czemu ja od razu Rock Slide'a nie użyłem? Ale ten Rock Slide i tak, no ale podwyższył sobie statystyki. Już to przegraliśmy, czy tego chce, czy nie. No niestety Venomoth, szczerze ludzie, nie pomyślałbym, że taki Pokémon jak Venomoth mnie rozwali. Szczerze, nie myślałem o tym. W kolejnej walce, próbujemy jeszcze raz podejść do tej walki. Na 45 poziomach, ale to dopiero w kolejnym materiale. Jeżeli się nie uda, to będę mógł podwyższyć poziom do 48 bodajże. Co tu dużo mówić, no... Dostałem w dupę, no... Kurde... Na Venomotha przyda mi się ognisty Pokémon. Być może wprowadzę z powrotem Typhlosiona do składu. Być może... Zostawię jednak tego Gengara na Venomotha.
No ciężko sprecyzować, co ja tu powinienem dokładnie zrobić, a on ma znowu psychika też. No Venomow jest niebezpieczny, a szczególnie jak zwiększył sobie statystyki, to było bardzo wredne. Oj, bardzo. No cóż, nie zawsze się wygrywam. Było dość dobrze. Szczęśliwe, dość rozłożone jagódki, wszystko prawie wyszło mi, no i Venomow mi popsuł grę. Zawsze jest tak, że ten jeden Pokémon psuje grę, ona i tak miała jeszcze jeden, jeszcze jednego pokazu, nie? Chyba tak. No cóż, zdarza się, no ludzie, no cóż, taka jest ta gra. Spróbujemy w kolejnym materiale wygrać, ja zrobię wszystko, żeby udało się to zdobyć, to zwycięstwo, żeby powiodło się. No jak nie, no to w trzeciej walce będziemy mieć 48 poziom, będzie łatwiej. Ale ja postaram się, żeby już w kolejnej się udało, więc no cóż, mogę wam powiedzieć, to tyle na dzisiaj. Podobało się, łapeczka w górę, jakiś fajny komentarz, sub. No a widzimy się już za dwa dni, oby się udało, znaczy za dwa dni. Jak wrzucam ten materiał, to mamy wtorek. A mnie w czwartek nie ma. Zobaczymy. Nie wiem, może być jakiś dzień przerwy znowu od Pokémonów. Zobaczymy, jak to będzie. Ale to tyle na dzisiaj, tak więc do zobaczenia, do kolejnych materiałów. Cześć i czołem, na razie. Hej!